W Ampirażu Pałacowym jesteśmy na kolejnej sesji do magazynu Viva, a ze mną jest jej bohaterka, pani Justyna Styczkowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Mi jest dzisiaj ciężko ukryć swoją niedyspozycję głosową przez przeziębienie, więc też sobie tak pomyślałem wcześniej, że no dla pani tym narzędziem najważniejszym jest jednak głos. Więc jeżeli jest taki dzień, że coś z tym głosem złego się dzieje, a trzeba zagrać koncert, już nie można go odwołać, to co robi Justyna Styczkowska, żeby sobie poradzić? To znaczy, jeśli to jest coś, z czym można sobie poradzić, to jest chwilowa niedyspozycja wywołana zmęczeniem albo czymś, co jeszcze da się uratować i nadal głos może pracować trochę gorzej, ale jednak to są różne sytuacje. No, są sterydy, jest pomoc lekarza, ale to wszystko jest doraźne. Trzeba mieć świadomość tego, że biorąc taki ciężki lek, potem przez kilka dni albo tydzień jest się wykluczonym z pracy, więc to są takie szoty, w których jeśli musisz się ratować, to powinieneś tak zrobić. Ale to się zawsze źle na tobie odbija. Natomiast o głos trzeba dbać każdego dnia. Głos to nie tylko głos jako głos i fragment twojego ciała, ale to przede wszystkim ty i twoje emocje, więc jeśli jesteś w miarę czystym emocjonalnie człowiekiem, jak gdyby nie zrzucasz na siebie zbyt dużo ciężaru, starasz się być dobry i żyć w zgodzie z ludźmi, to też twój głos najczęściej dobrze pracuje i dobrze się ma. Nie wolno na scenę wychodzić nieoczyszczonym emocjonalnie, dlatego że zrzucasz na innych swój własny... Wszystko zostawiamy w domu, w swoim prywatnym życiu, a publiczności dajemy to, co najpiękniejsze. Publiczność przyszła dostać od ciebie to, co najpiękniejsze. I nie możesz tego lekceważyć. To jest bardzo ważne, żeby dać im to, co jest najpiękniejsze w tobie, w tym dniu. Ale ponieważ ja lubię tak technicznie zapytać, to muszę dopytać, czy jak na przykład kiedyś w przeszłości nie było budżetów, albo nie było sztabu medyków, albo po prostu ceni sobie pani jakieś domowe sposoby, to czy są właśnie takie jakieś rzeczy, które można zrobić za kilka złotych? Ja na przykład słyszałam o tym, żeby po prostu pić żółtko. Żółtko to piłam w dzieciństwie rzeczywiście. Mama robiła nam mleko, do tego dodawała dużo czosnku, masło i jeszcze chyba taką... To też dobre na przeziębienie. I to mieszała i to trzeba było wypić. Nie była to moja ulubiona forma dbania o głos. Robiło się też żółtko z cukrem, taki kogiel mogiel, który ponoć dobrze działa na głos. A to są takie sposoby, ja już nie używam ich, po prostu staram się dbać o głos na co dzień. Bardzo często nawilżam gardło, dbam o miejsce, w którym śpię, ćwiczę głos, więc on też jest zaprawiony w boju. To jest też trochę tak, że ci, którzy zapraszają na koncert, organizatorzy muszą spełnić jakieś wymogi właśnie w garderobie, by ten głos był lepszy? Organizatorzy najczęściej są proszeni o różne wymogi, ale czy ich przestrzegają, to bywa bardzo różnie. Aha, mimo że są wypisane z tego, co wiem, od innych artystów. No tak, wypisane są, ale też trudno. No czasem, jeśli to jest już tak bardzo ciężkie i... Zdarzyło się pani odwołać koncert na przykład przez taką sytuację? Nie zdarzyło mi się odwołać koncertu, bo nawet jeśli organizator coś zawali, to rozumiem, jest tylko człowiekiem, miał prawo zapomnieć, pomylić i nie dopilnować, może to mieć po prostu gdzieś i tyle. Jasne. Ale publiczność to jest coś zupełnie innego. Nie można przez to, że ktoś nie przyniósł ci wody, czy nie ogrzał garderoby na tyle stopni, na ile potrzebowałeś, czy różne inne abstrakcyjne sytuacje, nie szanować swojej publiczności, która przyszła na twój Otwarte serca widowni ponad wszystko. Tak, przede wszystkim jak gdyby nigdy nie zdarzyło mi się odwołać koncertu z takiego powodu, nigdy.